Musisz odbić kulę. Przechodzisz na wyższy poziom. Odbiłem przed... Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Flotar. Witam. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 4 Multiplayer, na dodatku The Ballad of Gay Tony. No i dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy Mikołajami. Prawie. Okej, okay, nie, dobra. Nie, nie. Jesteśmy dzisiaj Żydami. Stary Żyd i młody Żyd, aka Hasid. Jestem Hasid 1, Hasid 2. No i to jest młody Żydek, którego muszę dzisiaj nauczyć jego fachu, powiedzmy. To znaczy, no przepraszam. Tego nie miało tu być. Aha, okej, okay, tego też nie miało tu być. Ten samochód... Co... Zniknął. No właśnie, to ja chciałem magiczny. Ci powiedzieć... Ej, bo ty robiłeś, widzę, sztuczkę. Wyglądasz trochę jak Copperfield, więc gdzie jest moje magik. Auto? Cześć, magik. Magik. Ej, dobra, to idę spieprzyć się z 10 piętra. Już. Chodź. Jak prawdziwy magik. Chodź. Okay? To nie tyle. Nie, chodź. Ja zaraz zrobimy magika, ale na razie chodź. Dzisiaj młody chce cię nauczyć kilku przydatnych rzeczy, nie? Widzisz, ogólnie jesteśmy w Nowym Jorku, powiedzmy, aka w Liberty City, nie? Nowy Jork, powiedzmy. To jest miasto, to jest kraj Żydów w tej chwili. Żydów, masonerii, w ogóle iluminatów. Wiecie, chciałem właśnie to powiedzieć od razu. Więc, ten trójkąt. Więc młody, no wiesz, ten trójkąt jest wszędzie. To jest wszędzie ogólnie. My tu rządzimy, można powiedzieć. Ale żeby rządzić, trzeba mieć łeb na karku. Łeb jak sklep. No i też oczywiście naszą czapeczkę. I bar mitzwę, bo to jest podstawa. Ale ogólnie, no widzisz, młody, ty na razie twoim autem, powiedzmy, może być, no nie wiem, no powiedzmy, o, to po lewej, to może być twoje auto za najwyżej, ale no widzisz, no ja już jestem trochę starszy, już trochę więcej zarobiłem sobie na jako jubiler czy inne pieniążkowe zarobkowe, nie? Zarobiłem sobie już troszeczkę więcej, więc mam super autko Banshee, nie? Na swoją tutaj własność. Banshee'ego mam. Taki mój Banshee. Mój własny Banshee. Okej. Okay. Niewolnik, okej. Okay. Niewolnik. Mogę się rozbijać po mieście, widzisz? No to jest wolność właśnie. Liberty City to naprawdę takie miasto, w ogóle GTA to jest takie poradnik, jak być dobrym Żydem, nie? Można robić wszystko i się respić ciągle i kurde, nawet nie trzeba za to bulić. Jak być dobrym Żydem? Dzisiaj będzie poradnik. Poradnikowy odcinek bardzo. Tak bardzo poradnikowy. Pamiętajcie, że są dwa słowa na dobrą sprawę Żyd. Jedno odnosi się do narodowości, tak jakby, a drugie do religii. Jedno się pisze z wielkiej, drugie z małej litery. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak więc jeżeli jakiś błąd, gafę popełniłem, to możecie mnie poprawić, jeżeli ktoś się na tym lepiej zna, bo ja to mówię całkowicie z pamięci, więc... No, mogło mi się walnąć. No tutaj w ogóle patrz, jak my możemy jeździć. My możemy bokiem jeździć. Nikt nam nic nie zrobi oczywiście. No nic, nie? Kompletnie. No spokojnie, no patrz, o, rozbijamy się, jeździmy sobie bokiem. Gdzie jest policja? No i nie ma policji, na nas nie ma. Niestety, albo stety w sumie, albo dobrze nawet. No widzisz, my sobie możemy robić co chcemy, młody. No i co, młody, co wywnioskowałeś z mojego przemówienia? Halo, przepraszam, skończył pan wykład, bo pana przerwało tak troszeczkę. No młody, mów. Mówię i bardzo mi się podoba w tym mieście i chciałbym się czegoś nauczyć więcej. Czyli chciałbyś się dorobić, mówisz, tak? Dokładnie tak, milionów. Miliony, okej. Okay. No to po pierwsze trzeba zmienić auto, nie? Wysiadamy. Czyli już tym autem nigdy nie będziemy jeździć, nie, tak? Nie, no to jest auto przestarzałe, czekaj. Bo trzeba je nawet zniszczyć, powiem ci. Ja tu noszę taki małą zabaweczkę do niszczenia aut niepotrzebnych, które nam się już znudzą. Ogólnie, no wiesz, no trzeba się pozbywać, utylizować śmieci, powiedzmy. Dokładnie, nie? Trzeba sprzątać po sobie. Dokładnie, no, sprzątamy, bardzo proszę. No i to już nie jest nasz problem, tak mogę powiedzieć. No patrz, to jest w ogóle jakiś niewierny chyba, tam sobie ucieka. No to jego też można zutylizować od razu. Już nie ucieka. I możemy przejąć w tej chwili taksówkę. Widzisz, to taksi należy w tej chwili do nas. Rozumiesz? Ale to jest słaby samochód, ja nie rozumiem. Spokojnie, pieniądze, spokojnie. Ale tak... To nie chodzi, to teraz jest metafora. Taksówka to znaczy korporacja, to znaczy wielkie pieniądze, nie? Które płyną od nas, bo są w naszym posiadaniu. Ta policja chyba nie wie, z kim ma do czynienia. W takim razie zdejmiemy sobie ten szyld taksówki z góry.
No i musimy chyba podejść do policji i powiedzieć, no proszę państwa, no my jesteśmy Żydami. Z nami się tu rozmawia, nam się płaci pieniążki, nas się nie goni, więc no proszę. Oni nas eskortują. No. To jest eskorta, oni nie chcą nas zaatakować, to jest no, eskorta po widzę. Prostu. No, no już się uspokoili. No. Więc spokojnie, no trzeba podjeżdżać do pewnych miejsc, tak, bo auta jednak nie biorą się znikąd, nie? No takie o śmierdzące auta, jakieś różowe czy coś, no to okej, one mogą być wszędzie, ale nie, no to nie jest to, o czym my marzymy. W sumie nie musimy o tym marzyć, bo my bierzemy co chcemy po prostu. Więc no amunicja, po pierwsze amunicji nie musimy w ogóle kupować, bo amunicji mamy pod dostatkiem ciągle. Okej, okay, zrozumiałem. Podstawa. No, to jest podstawa. Kolejną rzeczą, jakie auto? Jakie auto dla takiego dostojnego kogoś jak ja? No, co to jest? Washington, jakaś limuzynka taka, powiedzmy, no, w miarę przeciętna, nie? Powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące pracy i masz taką limuzynkę, nie? Więc to jest takie, chodź, może właśnie, może sobie skoczymy od razu na takie lepsze miejsce, gdzie mogę ci zaprezentować pełnię naszych umiejętności, bo to jest, czekaj, to chyba było w Kijku Prawdy? Co było w Kijku Prawdy? Klasa Żyd, czy coś takiego? No, była. No i dokładnie, to jest to, żeby, to są wpływy. Żeby zaprezentować ci nasze wpływy i tak na dobrą sprawę, no piękno naszej profesji i klasy, którą wybrałeś, no musimy się przenieść w inne miejsce, no ale żeby się przenieść to wiadomo, no nie będziemy teraz jeździć sobie, nie? Na pewno sobie trzeba zaznaczyć na GPS-ie punkcik, do którego się musimy udać. A już widzę ten punkcik, nawet chyba kojarzę to miejsce, ale nie jestem jeszcze do końca pewien, no, czy to jest to. Bo w tej chwili tutaj robimy, żeby był spokój tak trochę, no proszę się uspokoić. Pani, już jest się spokój uspokoi, chyba. Proszę się uspokoić. Nie wiem co się stało, nie wiem, ktoś mnie potrącił. Potrącili cię, oj widzisz, no to jest jednak mały poziom bycia Żydem. Dokładnie, jeszcze nie mam tego szacunku. No dokładnie, to jeszcze nie jest ten poziom respektu. No i czekaj, chodź, bo my sobie co, nie będziemy zawrać coś dupy w korkach, oczywiście, nie? Oczywiście. Więc bierzemy nasz prywatny tutaj helikopterek. Taki wiesz, no powiedzmy ostatnio go lekko dozbroiłem, bo no jacyś tam... Świadkowie Jehowy próbowali przejąć nasz biznes na Śródmieściu, no ale no nie daliśmy im się łatwo, nie? Właśnie ja nie mogłem wsiąść, bo nie wiedziałem czy się zdecydować na samochód, czy właśnie helikopter i tak moje krążyłem. No właśnie tak myślałem, czekaj, no tu jeszcze trzeba troszeczkę porządek zrobić z tym co zostawiliśmy. Sprzątamy, nie? Po sobie. No dokładnie. Proszę bardzo. Oczywiście, aha. No to są takie skutki, nie? Czasem pewnych rzeczy, że no śmigła odpadają, ale po prostu chciałem wymienić na nowe, bo tamte już były brudne, nie były koszerne, więc no my tylko koszerne rzeczy bierzemy w takim razie, no dobra, udajmy się teraz do punktu docelowego, w którym mogę ci pokazać dopiero wielkość naszego klanu, naszego rodu, naszej religii i w ogóle profesji, tak, klasy. Okej, okay, no widzisz, no nie potrzebujemy w ogóle stać w korkach, więc to już jest pierwszy plus taki, nie? Karta tutowa, karta przetargowa, no wszystko po prostu. Możemy sobie przelecieć bez większych problemów nad miastem, no nikt w ogóle się nas nie czepia, no proszę cię, no, nawet mogę sobie rakietę wypuścić i nikt się do mnie nie przyczepi o to. Proszę cię, no patrz. No, bo wiedzą, później będą mówić, po prostu. A później będą mówić, że no jakiś tam ten samobójca, jakiś Allah Akbar chciał coś rozwalić, a widzisz, że to tak czasem mówią, a to na dobrą sprawę my sobie strzelamy z nudów. To jest nasze lotnisko, ale... rozumiem. No oczywiście, że to jest nasze lotnisko. No, należy do nas. Że to nie jest nasze. Nie wiem, ktoś tutaj zajął miejsce, Żyd numer 4 chyba, mi się wydaje. Niestety ja jestem numer 1, więc... No, a ja który mam numer? Który ja mam numer? Okej, okay, 2. Bo jesteś młodym, nie? Jesteś młody, nie możesz. Pomocnikiem głównego Żyda. No, tak, jesteś pomocnikiem głównego świętego Mikołaja, jak to się nazywa. No patrz, mam brodę, jestem Mikołajem. Ty masz mniejszą brodę, więc jesteś numer 2 dlatego, nie? No, suń się w ogóle młody. Czekaj, chodź. Czy ty mnie zaatakowałeś? Nie. Okej, okay. Coś mi się musiało przewidzieć. Już ten magiczny nóż znika z mojej dłoni. Spokojnie. Mamy tutaj różne klasy, powiedzmy, samochodów, które są do naszej dyspozycji, nie? Zacznijmy od takiego Emperora,
to jest bardzo stylowe auto, nie wiem, ogólnie udostępnione. Tak, no po prostu idziesz i mówisz w sklepie, poproszę Emperora, jestem Żydem. I wiesz, i od razu masz Emperor dla ciebie. Takie startowe. No startowy, dokładnie. Emperor 2. To jest zniszczona wersja, ale to jest dla zdegradowanych Żydów, taka albo dla takich Żydów farmerów, bo jest taka łaciata jak krowy wersja. No i można, wiesz, jedziesz na wieś, powiedzmy, to jest taka wioskowa wersja. Jedziesz na wieś, gdzieś tam na prerię i mówisz, poproszę Emperora 2, bo jestem Żydem 2 i dostajesz takie łaciatego Emperora wtedy. Ale spokojnie, no to jest początek. Mamy oczywiście swoje chody w FBI, więc no podstawą to jest posiadanie przynajmniej jednego na skrzyżowaniu auta FBI. Niestety nie mogę do niego wsiąść, nie wiem czemu. No bo auto to posiada dodatkowe zabezpieczenia, więc jeżeli w aucie siedzi Żyd numer 1, Żyd numer 2 i każdy poniżej, musi zapytać o zgodę Żyda numer 1. No i w taki sposób właśnie mogę ci to auto dopiero otworzyć. Mogę wsiąść? Proszę. Wsiadaj. Czekam. Już wsiadam, już, bo musiałem się namyśleć, czy chcę na pewno wsiąść, ale jednak chcę, także... Zastanawiałeś się, czy chcesz wsiąść do tyłu, czy do przodu, no rozumiem. Dokładnie. To są właśnie problemy, ale ogólnie to jest jedno z fajniejszych aut, jeżeli chodzi o typ, no nie wiem, sportowy, z typu walki tutaj, powiedzmy, no, to znaczy, przepraszam, usuwania głupich śmieci po prostu. No i widzisz, no, to autko jest naprawdę mocne, no... Żeby ci udowodnić siłę tego auta, poleciłbym ci wziąć na przykład wyrzutnię rakiet i spróbować się przeciwstawić. No, akurat takich... dobrze się składa, bo mam ją w kieszeni, także no tak wyciągnę. Właśnie myślałem, nie? Zresztą na, z tyłu na siedzeniu też powinna jakaś być, albo 10 nawet. Właśnie bardzo. Mam. No to są technologie, których jeszcze nie udostępniliśmy wojsku, więc wiesz, no trzeba uważać, trzeba to robić... Na lotniskach na przykład, o tutaj właśnie nasz żydowski samolot leci, widać barwy żydowskie też, wszędzie się mienią. Najlepsze. No dokładnie, nasze, patrz, to jest taki samolot, który po prostu, no, jak tylko nas widzi, to sam się usuwa z drogi od razu, więc spokojnie, no patrz. Widzisz, powiedzmy, że się usuwa. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Nasze auto jest za dobre po prostu. Patrz. Niezniszczalne oczywiście. No, proste, no. Nie wynaleźliśmy jeszcze takiej technologii, żeby zniszczyć te auta, dlatego, wiesz, dlatego to są specjalne... Czyli to jest najlepsza klasa samochodu, tak? Dostępnego tak, dla Żyda. Żydowskie auto FBI, no najlepsze. I tylko najlepsi zawodnicy FBI mogą sobie na takie auta pozwolić. No, a ile osób liczy nasz klan? No, zależy, powiem ci. Co się dzieje? Czekaj. To jest właśnie zaplanowane. Dokładnie, tajne podmapowe te. Ej, ty też masz to? To są podziemia, rozumiem, tak? Tak, to są podziemia. Okej. Okay. Proszę bardzo, przeniesiemy się na chwilę gdzieś indziej, bo chcieliśmy zaprezentować twój skill magika. Okej, okay, dobrze, już. No. Naprawdę? No chciałem stoczyć, tylko ktoś mi pomógł. No dawaj, teraz. Dobrze, już się teleportuję. Abrakadabra, Bob Znikando, no super. Chodź. Jestem w budynku. Na innym levelu. Nie wiem, czy mnie wyjdzie. Latasz do góry, wow! Dobra, lecę. Magik. Pięknie, magik. Ja też zawsze. Ja też latam, widzicie? Tyle, że no, jestem Żydem numer jeden. No, dożywotnie propsy dla magika. Żyd numer jeden ma dożywotni spadochron, więc no... A właśnie, widzisz. Zapomniałem... Nie, ja jestem Żydem numer dwa, dlatego nie mam takich rzeczy niestety. Czekaj, ja musiałem zginąć. Musimy się zaraz przenieść ogólnie. Żydzie numer dwa. Słucham, odwrócę się. Mam dla ciebie jedną rzecz. Słucham. Odwróć się w moją stronę i... Mam dla ciebie... Tutaj jest taki, wiesz, test, czy przechodzisz z Żyda numer 2 na Żyda numer 1. No chodź, odwróć się. W moją stronę, albo ja się dobrze. Odwrócę. Nie. Proszę, stań... No, nie. Proszę odejść. Nie wiem, co... Nie widzi chyba, że my się bawimy. Stoję. Proszę. I teraz, wymachując nożem... No, wymachuj nożem. Musisz odbić kulę. Jak odbijesz... Przechodzisz na wyższy poziom. Odbiłem przed chwilą jedną. Widzisz? Jedną tylko, no a musisz jednak więcej odbić. Ale... A nie kule.
Miałby... No nie odbiłeś znowu, dobra, chodź. Mniejsza z tym. Idziemy dalej prezentować siłę naszego imperium. A, ups, czyli ja chciałbym znaczy zobaczyć... Ameryki. Ja chciałbym jedną rzecz zobaczyć, jak Żyd numer 1 odbija kulę. Proszę wysiąść. Proszę bardzo, czekaj. Już wysiadam. Chciałbym jednak to zobaczyć. Nóż właśnie odbicie wyjąć to kuli. Nie, baseballem odbiję, proszę. Dobrze. Shotgun może być? Może być, możesz podejść bliżej nawet. Dobrze, czekaj. Podchodzę bliżej. Już? Jesteś wystarczająco numer 1 blisko? Gotowy? Dokładnie odliczaj, tak. Odliczaj. 3, 2, 1. Kurde. Odbijam! Rozumiem, kule są odbijam. Odbite. Odbijam, patrz jak odbijam, pyk. Odbite. Nie, to odbite. Już wierzę we wszystko. Proszę bardzo. To co teraz zobaczę, także. Żyd numer 1. Przed tobą. Chciałem się upewnić, wiadomo. Nie wiem, ta policja w ogóle, wiesz, też próbowała chyba poddać mnie do tego testu, aczkolwiek, no nie wiem, no patrz, oni chyba nie odbijają baseballa rękami. No, oni nie są Żydami, ej, także. Oni ciągle chyba ciebie chcą przetestować, nie wiem. Dokładnie, czemu. Ja nie wiem czemu, czy ty z nimi współpracujesz, no, czy... Nie, spokojnie, ja ci teraz pomagam, bo wiem, że jednak nie jesteś na tym poziomie moim, więc no, kul nie odbijesz gołymi łapami. A co muszę zrobić, żeby być na tym poziomie, jak awansować? No wiesz, to są lata praktyki i doświadczenia, no ja właśnie jestem tutaj takim twoim mistrzem, nie? Tak jak przychodzisz do Korinis i musisz stać się swoistym pomocnikiem Kowala, więc ty jesteś takim pomocnikiem Żyda numer 1. Ja bym chciał, ile mi to lat zajmie, żeby stać się... No nie wiem, się... no chodź, zobaczymy zaraz, za ile. Czy da się to zrobić w ciągu 15 minut? Czy w ciągu 15 minut? No nie wiem, no powinieneś odbić takie... To jest jakiś ultra test, trudny, ale jednak ultra jest 1%. Ultra test? Dobra, chodź. Istnieje 1% szansy. Jest, istnieje. Istnieje, ale trzeba wejść do tego auta. I trzeba się przenieść w miejsce, o którym krążą już legendy. Co to za miejsce? Jest to majestatyczny dach Mariotu. I co będę musiał tutaj zrobić? Będziesz musiał biec na pewno. Będziesz musiał biec. I w biegnę tym momencie wyskoczyć i spróbować przeżyć skok. Lecę. Czekaj, jeszcze nie. Aha, no, musisz poczekać na start, bo to nie wszystko. Okej, okay, jestem. Jestem z powrotem. No okej. Okay. Poczekaj, oznaczę ci punkt, z którego musisz wyskoczyć, dobra? Okej. Okay. Ciekawy... Ten punkt. Mhm. Będzie dokładnie tutaj, pomiędzy tymi dwoma świecącymi się czymś. Jak myślisz, uda mi się czy nie? Myślę, że no nie wiem czy jesteś gotów na to, ale chciałeś testu, nie? Chciałeś to, biegnij. Biegnij, biegnę. Run Forest, run! Lecę. Lecę. Za późno, falstart to był. Jaki falstart? Musisz przyjść jeszcze raz. Ponieważ iż musiałeś skoczyć, nie? Mhm. Czujniki nie były przygotowane na to, że skoczysz, a dopiero później. Musisz poczekać na 3-4, dobra? Dobra. Na 3-4 skacz. 3. Przeżyję. 4. Czuję to. Czuję to, tak. Przeżyłem, udało mi się. Niestety nie doleciałeś tam, gdzie powinieneś w tej próbie. W tej próbie chodziło o to, żebyś trafił w tamto miejsce. W które? A, jeszcze raz? W które? No w tamto, leć, ja ci będę pokazywał, musisz dolecieć za tym, za punktem, no leć! Lecę! Patrz, lecą! Na ten dach tutaj. Prawie mi się udało. No jeszcze trochę. No... Jeszcze trochę brakuje. Prawie. Troszeczkę, o. A? Trochę znosi, nie? I o ten dach. Dobra, lecę! Na ulicę! Też lecę! Na ulicę prosto! Proszę bardzo, patrz! Środek ulicy, na przejście, na a ja przejściu tutaj wylądowałem. Ja na dokładnie przejściu, tu stary. Jest. Patrz, widzisz? Kalkulator. Dobra, młody. Teraz przechodzimy inną próbę, ale do tego musisz schować nóż, aka nie odbijać pocisków. Dobrze, już. To jest próba siły. O, brzmi groźnie. Próba siły.
nie odbijasz już pocisków. Oczywiście, nie? Że nie. To trzeba tą panią, proszę wyjść. No proszę, no proszę. No co ja się będę prosił? Świnia się prosi, haha. Dobra, musisz teraz stanąć mniej więcej w tym miejscu. Tutaj zaraz za O. Wziął za O, dobra, jestem za O. No stój. Stoję, czekam. No i musimy się zobaczyć. No stój, to jest bezpieczna odległość. Jeżeli się nie poruszysz, to znaczy, że coś może z ciebie nie jeszcze będę być. Się ruszał. Dobra. O, coś z ciebie jeszcze może być. Nic nie dostałem. Okay. Teraz coraz teraz bliżej. Dokładnie tak. Tak jak myślisz. Okej. Okay. Uwaga. Zobaczmy. Próba numer dwa. O, przeżyłem, widzisz? Ale jest... Źle. No i głównej próby, no niestety, nie dałeś rady, no. Czyli na zawsze zostanę Żydem numer dwa. No, nie wiem. Myślę, że dasz radę wyszkolić się na tyle dobrze. Ej, panowie. Ja proszę to. Się wylegitymować. Nie chcieli? Zabili cię, widzisz? To była zemsta policji. Ja widziałem, kto mnie zabił. Kto? Ja widziałem, kto cały czas próbuje mnie tutaj zabić. Muszę się zemścić. Żyd numer jeden, kurde. I znowu mnie zabił. I nie wiem... Zemsta, kurde, za ostatni odcinek! Efekty specjalne. Potęga Żyda. SSJ2 normalnie teraz zrobiłem. Pyk! Pyk! Nikt mnie nie pokona. Patrz, nawet policja teraz. Policja, no żeby było trudniej, nie? Policja, dawać mi policję. Dawać. Potnę ich, koniec z nimi. Nie, serio, 6? Czekaj, Never Wanted, Disabled, jest. Poproszę 6 na wynos. No 6 gwiazdków. Proszę bardzo. Proszę. Walczę z nimi, przynajmniej próbuję. Ale jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Nie wiem za bardzo co mam robić. Spokojnie, ja tu osłaniam dzielnicę, ty strzeluj. Okej. Okay. Ty się z nimi strzeluj, z jakiej broni? Próbuję. No myślę, że nóż będzie w miarę okej. Okay, żeby sprawdzić twoje umiejętności taktyczne. Dobra. Są... Zle, potnę ich. No potnij, wiesz. No ja mogłem sobie już zasłużyć, nie? Ja już mam lata praktyki za sobą, więc... Tylko kto we mnie ja strzelają, muszę, także no. Ja nie wiem, w jaki sposób mam odbijać te kule. No skoro... właśnie to jest, wiesz, to najlepiej uczy się na błędach, nie? Jak to mawiał mój mentor J-Rule i... Normalnie powinieneś próbować, no patrz, pyk, no widzisz, czasem jednak moje też musisz odbić, nie? No nie jestem jednak nieomylny, nie? Próbuję, cały czas próbuję. Mogę coś się pomylić, oczywiście ja ci próbuję pomóc jak najbardziej, nie? Bo jednak uczysz się ciągle, więc ja to szanuję, że ciągle podążasz ścieżką nauki i honoru, ale wiesz, ale... Ej, jakim cudem? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ej, patrz. Co? Zmartwychwstałem. What? Ja żyję, ale nie żyję. Będę w letargu przez 3 dni. W takim razie musimy zakończyć ten dzisiejszy odcinek, bo dopiero za 3 dni widocznie wstanę. Przypominam jeszcze o łapkach w górę lub linkach referencyjnych do fajnych gierek w opisie pod filmem. Dzisiaj grał ze mną Plotar. Hej! Dzięki za oglądanie i na razie.